Też. Czy Marek Podlecki mógł mieć trochę racji w tym, co mówił w ostatnim etapie życia? Mógł coś wiedzieć, nie rozwijając na razie pytania, ale Marek Podlecki, tak? Do teraz ludzie go pamiętają i w ogóle po tym była straszna afera i tak dalej. A kanał pana Żulikowskiego, już nagle wszyscy zapomnieli w ogóle tego pana, kiedy on dużo No materiałów właśnie. robił i tak dalej, i był jakiś szum, kto, co się zadziało i koniec, nie? Tak mi się dzisiaj przyszło, nie? Że taki Podlecki, któremu troszkę czapka tam się odkleiła i różne rzeczy mówił. No i tutaj dalej jest właśnie a propos tego. Relacji w tym, co mówię, w ostatnich etapach życia mógł coś wiedzieć więcej. Ludzie ze schizofrenią podobno czasami widzą więcej. Tak, ludzie z chorobami psychicznymi typu schizofrenia widzą więcej, ale to nie znaczy, że to jest, widzieć więcej na przykład dziwnych rzeczy nie znaczy, że wiedzieć więcej. Rozumiecie, ważna jest jakość i prawdziwość danych rzeczy. To jest tak, jak się naćpać czymś i pójść jakimiś dziwnymi psychodelikami z jakiejś niższej partii, czyli wejść w jakieś takie obszary bardziej piekielno, czy jakieś duchy niższe i tak dalej, no i tam widzieć różne rzeczy. No i co z tego przyjdzie komukolwiek, nie? Jest tak ładnie się mówiło, ten Facebook to też jest taka głupawka, tyle różnych rzeczy takich, takie pobożnych życzeń, że coś wygląda jakoś, takich ładnie, ładnych sentencji, które można umieścić na Facebooku i powielanych przez tysiące ludzi, które niby są prawdami, tak? Że na przykład, że kiedyś w różnych plemionach to że ludzie ze schizofrenią byli specjalnie traktowani i że oni byli bardzo ważni i tak dalej. Skąd kurwa wiecie? Bo kurwa memy takie powstają i obrazki. Nie wiadomo, pewnie sobie byli, po prostu ludzie na nich patrzyli, bo mieli swoją jakąś tam jakiś szałasik i cholera wie jak to było. Poza tym plemiona były bardzo różne i bardzo różnie się zachowywały w różnych jakichś tam obszarach, tak? Potrafiły na przykład takich niepełnosprawnych eliminować i gdzieś tam zostawiać i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc to bardzo... Niepełnosprawnych. Tak, no to taką selekcję robili, żeby przeżyć, nie? Zaraz możemy temat rozwinąć. Zależy jak trudne warunki były, nie? Też tam się mówi, że tam Eskimosi to starych ludzi to wysyłali na kry, znaczy oni niby sami szli i tak dalej. Czy tak było? Też nie wiemy, ale można powiedzieć, że prawdopodobnie mogło tak być, bo Eskimosi to jest, są bardzo trudne warunki, tak? Trudne do przeżycia, przynajmniej kiedyś, jeżeli tam jeszcze żyli, bo teraz wątpię, żeby jakiś prawdziwy Eskimos był w takich warunkach żył, tak? Wątpliwe to jest. To były ciężkie warunki, więc oni raczej krótko żyli też. Musieli bardzo walczyć o życie, o jedzenie. I oni krótko żyli? Raczej tak. Jedli ryby, tak, było ale, zimno. Ale mało, bardzo ciężkie warunki, mały dostęp do innego jedzenia niż na przykład te tam foki czy coś tam. Nie wchodzimy w ten temat. Dobra, co tam piszą ludzie? Także trudno powiedzieć, jak tam, co z tymi schizofrenikami. Chcesz, że coś widział więcej? Coś widział więcej, na pewno. Ale o co tu chodzi? Co widział więcej? Bo, Podlecki. Ale, bo to takie też mało konkretne. Ja bym wolała się chyba nie wypowiadać na ten temat. No i dobrze. Bo to nie ma za bardzo sensu. Tutaj jest... już na tym jakby poziomie, powiedzmy, niektórych osób, to bym powiedziała, że jest ciężka magia. I ciężka magia? Magia. Których osób? Na przykład pan Podlecki, pan Żulikowski, świętej pamięci, obaj. Generalnie obszary ezoteryczne, no tak, jest duchowość, tak?
jakaś tam, to są ludzie z ezoteryki, którzy wierzą lub czują jakieś takie duchowe obszary, tak? Czyli teoretycznie mają potencjał, żeby to wykorzystać dobrze jakoś. Tylko że w tych ezoterycznych klimatach to właśnie bywa tak, że to jest trochę tak jak w tych książkach, jak Harry Pottery, czy tam jakieś inne o magach. To jest taka po prostu napierdalanka między sobą, jakieś różne rzeczy tam się dzieją. Tak, jak to między magami, nie? Grząskie tematy. Mało rozwoju, dużo tylko, żeby coś sobie tam zrobić. Żeby jakieś moce nabyć i tak dalej. Kogoś zaciukać, coś mu zabrać, ukraść. No takie trochę to...